Rick? Morty! Rick, where are you? On my workbench, Morty. Are you invisible and you're gonna, like, fart on me? Flip the pickle over. I turned myself into a pickle, Morty! I'm Pickle Rick! Bonkers. Cześć, słuchacie 136 odcinka podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówią do was Konrad Okoński, gipsowy kilogram pierza. Oraz Mateusz Żarkowski, porno przedszkolak. A w dzisiejszym odcinku rozkminy, głodni zajęcia. Dość pisków. Polacy tak cool. Obiecujemy nie wysyłać spamu. Chrześcijanie za kierownicą. Puchar za suchar, samotne kobiety. Oraz newsy, kakaowym okiem. Zrodzeni z krwi, zbimbani krwią. Kindergarten porn. Frajer siedzi za frajer. Winiary, 1000 lat tradycji. Prada papier składa. Życzę sobie, żebyśmy się rozbili. Poradnik młodego kryminalisty. Gdyby kózka nie skakała, to bym nie zastrzeliła swojego chłopaka. Rysowanie rowerami. Oraz kącik robotyczny, pół krótka piłka, piłka w trybunę i after show. Pogubiłem się. Na wstępie chyba trzeba pogratulować Bozi z danej magisterki, w sensie obrony. What? Przy czym zakładam tutaj, że ją obroniła. Czy jest, nie wiem. Jest magistrem sztuki, nie? Prawdopodobnie tak, także nic, wiesz, nic specjalnego. Jak? Super, właśnie stwierdziła, że jest godna, jest tym wybranym, który za najniższą stawkę będzie, wiesz... Realizował swoje marzenia. Realizować marzenia, właśnie powiedziała fuck you wszystkiemu, powiedziała pierdolcie się pieniądze, się dobre mieszkanie, pierdolcie się dobre jedzenie, od tej pory tylko ja z zupki chińskie. Światu wołającemu o programistów krzyknęła pierdolcie się. Witaj w klubie, Bozia. Mam nadzieję, że jesteś gotowa zmienić swoje perspektywy na życie. Pamiętaj, że zawsze możesz, wiesz, zawsze, biorąc pod uwagę, że jesteś też kobietą, to zawsze możesz iść kodować, nie? Chyba w tym roku chyba z 5 naszych koleżanek stwierdziła, że pierdoli i bierze się za kodowanie. Ej, no właśnie, to jest jakaś plaga. Ja myślę, że jest jakaś moda na to teraz, kobiety, które kodują. Co ciekawe, miałem jakiś news, którego nie powiedziałem o tym. Którego nie wrzuciłem tutaj. A chcesz go dodać? Nie. Muszę go przeanalizować najpierw, ale coś się stało w latach 1985, kiedy to kobiety przestały iść na computer science. Przestały? Chyba to wzięło się, tak, przestały uczęszczać na to. Chyba to się wzięło z czasów gier komputerowych, wiesz? Tutaj dorzucę... Jest taki wykres, który pokazuje nauki medyczne, prawo, nauki fizykę i masz takie... I właśnie IT, nie? I teraz masz takie wykresy, które pokazują ilość kobiet na procentach na uczelniach. I one wszystkie zmierzają do 50%, mhm. Zaczynając od 15, powiedzmy, czy tam nawet 5 w latach 1970, aż do teraz, kiedy powiedzmy zwykle są w okolicy 50-45%, no. Ale nauki właśnie computer sciences miały szczyt 30%. 7-8% w latach 1985 i zaczęły swobodnie spadać, teraz to jest około 20%. W porównaniu z innymi, które jakby rosły do tych 50%. A czy kobiety uzyskały na przykład pozwolenie na studiowanie jakiegoś innego kierunku, który na przykład bardziej im podchodził, jak biologia albo coś? Ja uważam, nie, chodzi o to, że w ogóle kobiety zaczęły studiować i mniej więcej zaczęły na 50% wychodzić, więc moja teoria jest bardzo prosta. Po prostu kobiety nie przepadają za grami komputerowymi, a lata 85 do teraz to są złote czasy, do 2010 tutaj jest, to są złote czasy gier komputerowych, gdzie po prostu faceci grali, wiesz, na Nintendo i tak dalej, kiedy już przychodzili, to potrafili obcować z komputerami, które przecież były tym samym, tylko że wiesz. Tak. Wiesz co, ja jestem w stanie się zgodzić, mimo że zazwyczaj jestem piewcą równości i wiesz, w każdym możliwym przejawie czegokolwiek, to jednak to jeśli chodzi Konrad, o gry... 1,90 m. Jeśli chodzi o gry komputerowe... Jestem piewcą równości, powiedział Konrad, patrząc
wąskim na czubki głów. Ej, nikt wam nie zabrania nosić wyższych butów. Co ja mam zrobić? Obciąć sobie kolana? Wiesz, jak się gada z wysoką osobą? Jak? Stojąc na rękach. Dlaczego? Wszyscy są równi, patrzą sobie w oczy. Jest ten... Zapomniałem teraz. Już wiem, słuchaj. Mimo, że zazwyczaj jestem zdania, że kobiety i mężczyźni są równi w większości rzeczy, zwłaszcza nie fizycznych, to jeśli chodzi o gry komputerowe, to myślę, że to nie jest tak, że kobiety też grają i jest ich tyle samo, tylko ten... Tylko, nie wiem, siedzą cicho. I że nie, kobiety mają ciekawsze rzeczy. Tylko... Są, te, które są bardziej celebrowane po prostu chyba. Ja stwierdziłem, że kobiety mają ciekawsze rzeczy do roboty niż grania w jakieś głupie gry komputerowe. No, znaczy no też tak stwierdzam po wielu... Na przykład martwią się problemami z wynagrodzeniem, albo z nierównym wynagrodzeniem, albo coś takiego, wiesz. No, i możesz powiedzieć, oczywiście, że są kobiety, które grają. Ja powiem, no pewnie, że są, tylko po prostu jest ich mało, ponieważ kobiety mają lepsze rzeczy do roboty. No. No. Emil pisze, że kobiety i mężczyźni są równi do czasu, jak trzeba pójść po szafę na strych. No tak, ale jak to ktoś powiedział kiedyś, dwie feministki łatwiej zniosą szafę niż jeden szowinista. Masz powiedzonko na wszystko. Dorian wysyła na Discorda screeny z naszego tego, z kolejnego filmu najwyraźniej, ilustrującego podcast. Jestem pod wielkim wrażeniem za każdym razem i aż się zastanawiam, ile tych scen będzie. Ja ci muszę powiedzieć, że ja się trochę kocham w Dorianie, tak? Za to, co wyrzucam. No ja, ja trochę też, ale tak platonicznie. Ja nie. Ja dotykam się za każdym razem. A propos gejowskich rzeczy, czy widziałeś ten stand-up Louisa C.K. z 2017 roku? Ten taki super trollerski, który chyba go widziałeś i powiedziałeś, że ci się mniej podobał. Czy to było to? Taki, który zaczynał się coś o żyrafach? Kurwa, chyba nie. Taki, gdzie w pewnym momencie on mówi, że generalnie to nie jest... Ktoś mu powie... Generalnie to jest, ma coś takiego, że jeśli ktoś mu mówi, że da mu coś najlepszego, na przykład najlepsza etiopska restauracja na świecie, to oczywiście, że pójdzie spróbować. Nie ma ochoty na etiopskie żarcie, bo już wie, co lubi, ale jeśli ktoś mu powie, że to najlepsza etiopska restauracja na świecie, to pójdzie. Więc jakby ktoś mu powiedział, że to jest najlepszy kutas na świecie i że to był kutas, który był maczany w oleju, w oliwie z oliwy, od kiedy miał 2 lata, to oczywiście, że może chciałby go spróbować. No może nie spróbować, ale chociaż mógłby go zobaczyć. Ale tak bliżej. Widziałeś to? Widziałeś nie. To musisz, masz cały jeden stand-up, który wyprodukowany był przez Netflix, ale nastaw się, że ma dużo takich super trollerskich tematów. Ja uwielbiam go. Ja uwielbiam w ogóle za to, dzisiaj na przykład mi się przypomniało, dzisiaj na przykład jak jechałem na podcast, to łamałem trochę przepisów, albo jechałem tak, wiesz, pasem tylko dla taksówek i mówię, o, co za zbieg okoliczności, jedzie za mną taksówka. Albo wiesz, wyprzedzałem kogoś i wjeżdżałem, albo jechałem, wyprzedzałem, wiesz, z prawej strony i zajeżdżałem komuś drogę i koleś trąbi, a ja tak, a, what can I do, I'm a dick. I on tak, wiesz, odjeżdża, przyjeżdża obok mnie i chce już tak mi spojrzeć w oczy, takim, wiesz, co to za kutas mi zajechał drogę. A ja tak podnoszę ręce i tak, sorry. I on, wiesz, on już się tam piekli. I Louis C.K. miał o tym, właśnie, że kiedyś też zrobił coś takiego. I koleś podjeżdża taki nabuzowany, a ty mówisz, sorry, I'm a dick, what can I do? Ja uwielbiam tego kolesia, to jest pragnę ktoś. Powiedzieć, że nie złamałem dzisiaj żadnego przepisu. Nie złamałeś? Ale złamałeś garść wskazówek. To mniej przepis, a bardziej wskazówka. Za garść kutasów. Szanuję to. Dobra, przejdźmy do rozkmin. Ej, stary, głodni zajęcia. Byłem ostatnio w Tesco na Długiej, którą powinieneś dobrze kojarzyć, ponieważ mieszkaliśmy obok i chodziliśmy tam po nocach. Mhm. I jeżeli dobrze pamiętasz, jest tam taki sklep RTV Euro AGD, gdzie, który... Czekaj, co? Jeszcze raz. W Tesco na Długiej. Koło tak. którego mieszkaliśmy. Jest taki tak. sklep RTV Euro okay. AGD, okay. w którym zawsze jest dosyć mało ludzi, bo to jest takie Tesco daleko od centrum i tak na uboczu i raczej tam może 1-2 osoby jest w środku, a najczęściej nie ma nikogo. Ja no. przechodzę tym Tesco i już kieruję się w stronę RTV, także jestem naprzeciwko frontu i widzę, jak w środku jest kompletnie pusto, tylko jest 4 pracowników stojących dokładnie po środku sklepu i patrzących w stronę wejścia, że może ktoś przyjdzie. Które mogli zapytać, czy coś mu pomóc, ponieważ tak zajebiście się nudzą. Wiesz, co zrobiłem? Odwróciłem się i poszedłem do Tesco i kupiłem sprężone powietrze w Tesco.
Ponieważ się bałem, nie chciałem z nimi rozmawiać. Co ja im powiem, że może chcę sprężone powietrze, ale chcę też popatrzeć na słuchawki? Jak to brzmi? Widzisz, ja korzystałem z tego sklepu, tylko ja zamówiłem przez internet i bo było taniej. W tym samym sklepie i odebrałem to. Praktycznie gdybym wyciągnął telefon i zamówił przez internet z odbiorem, to miałbym taniej niż to, co było na półce. Ja znam to, ale oni się trochę zabezpieczają. I oni ci napiszą, że będziesz musiał poczekać godzinę na potwierdzenie, że ten sprzęt tam jest na miejscu. Wracamy po tej krótkiej przerwie spowodowanej moim komputerem. Mój komputer powoduje przerwę, to jest jego zajęcie na co dzień. Mam wrażenie, że to jest to, co robią wszystkie komputery. Tak. Oprócz tego, że komputery mają dwa stany. Albo pracują szybciej niż jakikolwiek człowiek może, albo powodują przerwy. Mamy dość pisków temat, który jest mój i ja pamiętałem... O co w nim chodziło, ale zapomniałem już, także może powiem coś twojego. Później. Lektów. Może później, bo ja chciałem ci powiedzieć, że tylko moja rozkmina, to jest bardzo gruba rozkmina. Otóż Polacy są tak cool, że mamy skróty na wszystko, czaisz? Jak to? Mamy skrót na dzisiaj. Jak dziś? Wiesz, jak... Czy to jest jeszcze inny? No... Jesteśmy tak cool, nie mamy dla tych Polaków w pośpiechu, którzy nie mają czasu mówić dzisiaj. Dla tych menedżerów, którzy są ciągle na wiesz, dla tych zamiast nawet today po angielsku na dwie sylaby, ale nie po polsku. Polscy menedżerzy chcą coś na dziś. No już to bardziej nie możesz tego skrócić. No, nawet koleś, który powie, chce to na wczoraj, sugeruje, że ma trochę dużo czasu, skoro powiedział dwusylabową rzecz, ale mówisz, chce to na dziś. No, nawet jakbyś miał powiedzieć... A jeszcze bardziej koleś mówią, chce to na już. Jakbyś miał zrobić jedną literę zamiast tego, to i tak jest tyle samo sylab. Chcesz to na D, chcesz to na dziś, jeden pies. Tylko to oszczędzasz... Na dziś. Oszczędzasz eś, który więc jest zastanawiam, drugą skąd literą. Się to wzięło w ogóle, skąd się to wzięło w ogóle, że mamy dwa słowa na dzisiaj. Dziś. Wyobraź sobie, jak to musi być confusing dla kogoś, kto się uczy polskiego. A czy może kiedyś to... Na przykład dla mnie, ponieważ nie wiem, jak się mówi confusing po polsku. nie dam się wciągnąć w tę rozkminę. ponieważ nie mam dobrej odpowiedzi. Gdyż ktoś mi w gardle siedzi. Jest to czarne salami. A propos, bo skoro jesteśmy już w Polsce, to byłem zmieszany, mówi Zbychu. Zmieszany to jest... Nie. Zmieszany to może być bigos łokciem. A co, confused, tak? Zmieszany? No. A, może. Nie do końca, bo... Zakłopotany to mogę być, kiedy... Nie wiem, nie zapnę rozporka i wyleci mi fiuta, ja wyjdę na wiesz, na Zdezorientowany, scenę. Możesz powiedzieć. Confused. Skonfundowany jest... Skonfundowany to jest taki, to jest ten... Człowiek student zamieniony... psychologii, no. Który czytał Konfucjusza. Albo taki, który zamieniał się w Konfucjusza. Przyszedł dzisiaj mag na uczelnię. Pół człowiek, pół Konfucjusz. Przyszedł mag na uczelnię i wyszliśmy wszyscy skonfundowani. Swoją drogą, czy mam ci wyliczyć, ile wody wyciąga ciało z wanny? Czekaj, nie. Konfucjusz robił, co on robił? On był filozofem. On był filozofem chińskim. To jest... jak on się nazywał? Jakąś ważną rzecz, którą powiedział. Kong-hui. Nauczanie. Szukam jakiegoś cytatu. It does... O, to jest idealne dla nas. It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. To brzmi jak coś do łóżka. O. To brzmi jak taka gra wstępna. Nieważne jak wolno idziesz pod warunkiem, że nie przestajesz. Zostałem Konfucjusz cytatę i znalazłem. Ja pierdolę, odbyt mnie swędzi jak pojebany już od jakichś 3 dni. Zapisałeś to? Nie zapisuj, jeszcze nie robimy cytatów. Konfucjusz.
Pierdolę. Memy. I to jest na pierwszym miejscu. Memy rozpierdalają wszystko. Memy są super. O, to już nawet nie możesz ufać internetowi. Dobra. O, jest nawet coś z Batmana u niego. Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi. To jest z Batmana i z Rockiego. Konfucjusz jest fanem popkultury. Mam wrażenie, że Rocky może posądzić Konfucjusza. No może zrobić cokolwiek chce. Konfucjusz na pewno nie ma, wiesz, dobrych prawników. Nie ma Żydów. Konfucjusz, nieważne ile będzie trwał proces, pod warunkiem, że będzie trwał. Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców. Zajebiste są te rzeczy. Ja uwielbiam tych... Słyszałeś o tym, jak chiński koleś, który był jakiś mnich, który wychowywał się w klasztorze i był uczony wszystkich tych właśnie zachodnich mędrców, wschodnich mędrców, i dostał do ręki filozofów właśnie Europy i Zachodu. Wiesz, Kanta, Nietzschego i tak dalej. I mówi, że wow, nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. To jest kompletnie nowatorskie podejście do wszystkiego. I olał tych właśnie wszystkich wschodnich myślicieli i przerzucił się na zachodnią filozofię. Podobno są mnisi w klasztorze wysoko w górach, którzy jeżdżą na pielgrzymki do pani Cake, która prowadzi pensjonat w Angmor Pork. Nie, czekaj, to nie była pani Cake, to była pani... Nie pamiętam. Pani Doubtfire. Pani Doubtfire. Jeszcze ostatni cytat, który znalazłem tutaj w gronie cytatów Konfucjusza. Picie bez popity jest jak seks bez kobity, powiedział Aleksandro Kwaśniewski. Wystarczy tego internetu na dzisiaj. O Jezu, cudowna rzecz. Dorian zarządził człowieka Konfucjusza, nowego superbohatera. Jestem człowiek Konfucjusza. Fajnie, to jest koleś, który na przykład jest napad na bank. I złoczyńcy wrzucają złoto do worka i chcą wybiegać już z tym, a człowiek Konfucjusz staje i mówi jakiś swój cytat. I wszyscy siadają i myślą. Bo, Jezu, jakie to było głębokie. I odkładają to i zaczynają myśleć. I przecież, że policja ich zakuwa, a oni, nieważne jak ciężkie są kajdany, ważne jak, nie wiem... Policja ważne, że teraz moja dusza jest wolna. Przy policjach ich zakuwa, a Konfucjusz im szepcze: milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza. Ale kiedy wsadzają ich do więzienia na konferencji prasowej, oni krzyczą: w państwie rządzonym dobrze, wstyd być biednym, w państwie rządzonym źle, hańbą jest być bogatym. Starczy do Konfucjusza, bo ja mogę tak cały czas, bo wiesz, możemy tak cały czas. Konfucjusz jest dobry w ogóle temat na dzisiejszy tytuł. Ej, tutaj jest nawet coś. I would walk 1000 miles. Nawet 1000-milowa podróż musisz zaczyna się od kroku. Od pierwszego kroku. Tak. To jest cudowny ten cytat akurat. Tak, ale jest to jest cytat, który przerwałby mi na przykład napad na bank. Chciałbyś, wait a minute. Nawet napad na bank zaczyna się od pierwszego. Gdzie są moje pieniądze, suko? W trakcie, kiedy rozmawialiśmy o Polacy są cool, próbowałem przypomnieć sobie, o czym jest dość pisków. Zastanawiam się, czy miałem do czynienia z małymi ptakami ostatnio, albo czy to jest polityczne. Tylko, że jakby dzieci? Było polityczne, to by było PIS duże. Także wciąż no sobie nikogo, nie przypomniałem. Stary, no, bo ciągle jesteś na tym poziomie, gdzie jak zapisujesz rozkminę, to nie wiesz, czy będziemy nagrywać. Ja na przykład jak zapisuję rozkminę, to ona ma 10 linijek czasami. No kurwa. Żebym dokładnie wiedział, co myślę. Jest taki, zwłaszcza, że mogę zapisywać na Google głosowo, więc nice. Czasami na przykład on mnie źle zrozumie i wtedy jest dopiero zabawnie. Okej. Chwila. Okej. Widzisz, King mówi, że dyktafon i po sprawie, ale dyktafon tak nie działa, ponieważ dyktafonu nie możesz przeszukać, a tekstu speech możesz. TTS to jest text to speech, ale speech to text. Czyli czyli po prostu STT. Jak to się mówi? STT. No, dyktujesz, on spisuje. No po prostu notat, no ten. Możliwość dyktowania głosem. Zajebiście. Okej. Obiecujemy nie wysyłać spamu. To jest Bytom, to jest alternatywnie also known as Bytom Club Overkill. Bytom Club. Bytom. Kupowałem u nich kiedyś
Czy ja kupowałem tam kiedyś garnitur i poleciłem ci potem ten beton? Powiem tak, stary. Czy dałeś się zapisać na listę starego klientów do bytom klubu? Tak, ale to, że jest już na moim w mojej grupie adresów spamowych, znaczy, że szybko mnie stracili. Ja pierdzielę, jak możesz coś takiego... Ja mówię, wiesz, oni mówią, czy chce pan dołączyć do jakiegoś klubu? Ja mówię, nie, ale musiałem potem tam wrócić, jakąś reklamację zrobić i ponoć szybciej się robi, więc stwierdziłem, dobra, okej. Okay. I zrobiłem jedną rzecz, podałem prawdziwy adres e-mail, czego do dzisiaj żałuję. Ale w sumie mogę utworzyć, wiesz, wrzucić ich po prostu do spamu, przekierowanie zrobić, nie? To nic takiego, ale... Ja kliknąłem, uważaj to za spam i już nie dostałem ani jednego. No właśnie, no, ale come on, jak możesz zrobić coś takiego, że mówisz, no tylko wysyłamy ważne informacje, nie wysyłamy spamu, tylko ważne informacje. Ale to ci... jest spam, co mi obchodzi, kurwa, koszula? Ale ci biedni ludzie, jestem facetem, mam jedną koszulę na wszystko. Ale oni dostają oni dostają od swojej korporacji informacje, co mają ci powiedzieć, więc to nie jest tak, że ten koleś, co ci sprzedawał, on uważa, że będziesz dostawał tylko właściwe informacje. Nie, ale dlaczego Bytom Klub próbuje w ogóle zrobić coś takiego? Sprzedujecie, kurwa, garnitury, wiesz, ważnym ludziom. Oni nie rozumieją, jak działa przyjazny newsletter. Ja bym na przykład, ja następnym razem będę myślał, gdyby mi nie wysłali żadnego spamu, to bym poszedł do nich chętnie. A teraz powiem, kurwa mać, pójdę do nich znowu, połączy się, że ja zrobiłem zakup u nich, i zaczną mi znowu wysyłać spam. Ale Google już będzie wiedział. Ja ci powiem, dlaczego ja się zapisałem. Swoją drogą kupiłem tam zajebisty garnitur i jakieś krawaty i koszule za wchuj tanio, więc... Tak. Ja powiedziałbym to samo, gdyby nie to, że byłem wtedy kompletnie spłukany i moja mama płaciła za ten garnitur. Ja rozwaliłem ten garnitur na ślubie. Znowu, to jest drugi garnitur, który na ślubie rozwaliłem na dupie tańcząc. No, super. To dobrze świadczy o twoim tańcu. A teraz słuchaj, dlaczego ja się napisałem na ten głupi Bytom Klub. Kiedy byłem tam kupić garnitur z Moniką, to mieliśmy ekspedientkę, która się nami zajmowała i znalazła mi garnitury. Chwilka? No. Tańczyłem z tym gejowskim kolegą. Z tym jedynym gejem, którego zna cała rodzina i wiesz. To ty tańczyłeś z nim ten? Jakiś taniec par? Nie, brak tam. Że dlatego poszło. Słuchaj. Kobieta, która nas obsługiwała, jak tam byliśmy, była tak zajebista, że ja niczego nie byłem w stanie jej odmówić potem, jak mnie kasowała. No, a gdzie byłeś? W Magnolii? No w Bytomie, w Magnolii. Mi się wydaje, że ja pierdzielę, czy to była brunetka? No. Ja pierdzielę, tak zajebista była ta babka. Zajebista była ta kobieta. Tak wyjebana w kosmos. Także... Byłem w innym klubie, w innym Bytomiu zareklamować w ogóle coś tam. No. I oni mnie pytali o tą babkę właśnie. Ej, a czy to była taka brunetka? Ja mówię, tak. Oni, no i w ogóle wszystko jasne. Jezus, kurwa. Maria, ta babka była tak zajebista. Także to nie jest tak, że polecamy wam ubrania z Bytoma, z Bytomiu. Polecamy wam będziecie jeden we Wrocławiu... sklep z jedną ekspedientkę. Tak, jeśli będziecie we Wrocławiu, to w Factory w Bytomiu pracuje i mam nadzieję jest już tam szefem taka brunetka. Ja pierdolę, ale ona była zajebista. Na serio, to jest taka osoba, którą... Raz chyba miałem w życiu coś takiego, że zastanawiałem się, jak chyba wyszedłem od fryzjera jakiegoś. Poznałem tak zajebistego młodego kolesia, który właściwie mi ostrzykł, tak się zajebiście zachowywał, tak mnie potraktował i dowiedziałem się, że ma 20 lat. I pomyślałem, kurwa, to jest ten moment, kiedy ja rzucam wszystko, otwieram swój sklep i biorę go jako pracownika, bo był tak wyjebany w kosmos. I tak samo ta babka. No, ja mam nadzieję, że ona właśnie już coś ruszyła dalej. W sensie nie wiem, czy to jest zła praca, ale chyba podejrzewam, że obsługa Bytomu w outlecie to nie jest najlepsza pozycja na świecie dla takiej osoby. Ja wiem. Ona była idealnie tam wpasowana. Ona była ogarniała się w modzie, znała wszystkie garnitury, jakie była, potrafiła ci go, wiesz, patrzyła i oceniała w ogóle, jaki ty ma, wiesz, jedno spojrzenie i wiedziała, jakie są twoje rozmiary. Dawa mówi ci, no tutaj daj, ale to może być za małe trochę i faktycznie, kurwa, było trochę za małe. Tutaj daję, to będzie idealne. Jest masakra, no po prostu, wiesz, mówi, okej, to dobiorę jeszcze to i tam była ta babka. Wyszliśmy jeszcze z Kasią i mówimy, ja pierdolę, no garnitur, wiesz, spoko, ale ta babka jaka była zajebista. Mieliśmy to samo z Moniką, także ja polecamy. Ja pierdolę, jaka siara przed Pieszkiem. Polecamy tą panią. Cudowna była ta baba. To był 136 odcinek tej pani. Czyli może powinniśmy napisać coś na ten temat do Bytomia. Może powinniśmy, może wyślijmy im ten odcinek. W sensie, ta. To nie jest tak, nie, że bo ci odpowiedzą, bo napiszą spam. To nie jest tak, że ten powinniście odcinek sponsoruje
tą... Pani z Bytomia. To nie jest tak, że powinniście podnieść jej pensję, państwo Bytom, ale jeśli ona nie będzie zadowolona ze swojej pensji, to ona odejdzie i wasz sklep straci świetną osobę. To tyle. Ruszajmy dalej. To tyle. Ja pierdolę, jaki fan klub. Zajebiście. Nie, bo to jest ważne. Okej. Okay. Ja my mieszkamy w jednym mieście z nią. Ktoś może do niej pójść i powiedzieć, że nagraliśmy o niej audycję. No, i że przyszli tam polecają, zwłaszcza, że wiesz, biorąc pod uwagę naszych słuchaczy, wiek naszych słuchaczy, to pewnie będą zaraz szli po garnitur do matury. Tak. Albo na obronę. Jeśli pani nas słucha, to pozdrawiamy. Bardzo było fajnie. Jej! Pani brunetka z Bytomia. Swoją drogą, jak chujowo musi być nazwa sklep Bytom? To jest tak, jak ja bym, nie wiem, otworzył sklep i nazwał go, kurwa, Bielsko-Biała. No, jak super musi być, słynny jak super musi być, jak super musi być, wiesz, jak... Ciekawe, gdzie mają w ogóle produkcję, pewnie w innym mieście zupełnie. Ej, czy myślisz, że... wspólnego z Bytomiem. Czy myślisz, że miasto dba o swoją markę i jeżeli oni by produkowali na przykład dilda, to Bytom mógłby się odezwać i powiedzieć, ej, słuchajcie, nie pasuje nam, że macie naszą nazwę i produkujecie dilda? Bo... Bytom, najlepsze dilda w Polsce? Od Bytom. Od Bytom? Nasze podcasty są od Bytom. Przepraszam, od kogo ma pan garnitur? Od Bytom. Od Bytom. Dlaczego taki tani dostawca jest pan na rozdaniu Oscarów? A, zawsze chciałem powiedzieć ten dowcip. I teraz wreszcie mogę. Jezus Maria, to trzeba zrobić, stary, kiedyś. Czy myślisz, że uda nam się kiedyś dostać do telewizji i być zapytanym o garnitur? Tak. Jak coś, Bytom jest do 21. Napisał penis. Do której w Magnolii jest otwarty Bytom, więc jest do 21. Jeżeli się chcesz przejść i zaprosić panią na podcast, proszę. Czekaj, on nie jest, kurwa, a to nie było Faktory? Nie, Bytom, to jest Magnolia. Magnolia na Stówę. Okej. Okay. Jeżeli nie, to jest inna jakaś pani. To by było straszne. Mieliby dwie takie. Ciekawe, jeżeli to jest ta sama babka, tylko wiesz, jest odlana, jest tylko jeden employee. Jest tylko jedna sprzedawczyni w Bytomiu i mam na myśli całą firmę. W każdym jednym sklepie jest ta sama pani. On jest ma teleporter i ona wychodzi po prostu, wiesz, łatwiej było zarejestrować w teleporter, żeby mieć wszędzie takiego dobrego pracownika. Chrześcijanie za kierownicą. Dawaj. Dwie rzeczy. Czy chrześcijanie muszą, to jest pod puchar za suchar podchodzi. Mhm. Ale przede wszystkim, czy chrześcijanie muszą żegnać się przed każdym skrzyżowaniem? Nie. Ponieważ jest krzyż. Ponieważ... I druga sprawa, czy chrześcijanie są chujowymi kierowcami, bo przy drogach są tylko krzyże. Na przykład nie widzisz półksiężyca. Jak przyjechał mój znajomy w ogóle z... Mój znajomy z Czech i jechaliśmy ulicą i on zobaczył krzyże na drogach, to no. Mówi, ej, a wychowacie ludzi przy drogach, jak są wypadki? Bo krzyże stoją przy drogach. Trzeba powiedzieć tak, co masz na myśli? No mówię, no krzyże są przy drogach. No mówisz, no oczywiście, zawsze chowamy tam, gdzie osobę tam, gdzie umarła. A teraz jedziemy poznać moją babcię, będziesz poznać moją babcię. Tak, nie wierć się tak, to był wypadkowy samochód. Nie masz szacunku dla zmarłych. A propos chrześcijan za kierownicą, to ktoś pracuje nad nowelizacją prawa o prawach jazdy, żeby wprowadzić coroczne testy teoretyczne. Także będziesz musiał zdać teoretyczny test co rok, żeby mieć prawo jazdy dalej. To głupie. Miejmy nadzieję, że wpadnie pod samochód ta osoba. A dla chrześcijan. Tak, chrześcijan. Tak. No oni są przyzwyczajeni, że co miesiąc muszą chodzić się spowiadać, także to jest dla nich tylko jeden dodatkowy, wiesz, jedno dodatkowe spotkanie w roku. Ja tutaj chciałem polecić coś, to jest... Jezus, chwilka. To się nazywa... Casually Explained. Casually Explained jest to kanał na YouTubie i jest to jeden z moich faworytów. I bardzo lubię go słuchać. To jest koleś, który na przykład robił porównanie życia do MMO. On robił też to, co mi wysyłałeś, Is She Into You.
Mówiliśmy tak, o tym jakiś czas temu. Cudowny koleś jest i on wrzucił jeden z moich ulubionych, jak podrywać laski bodajże, jego poradnik. I on mówił, że no, ja preferuję samotne kobiety, chociaż nie będzie to pierwszy raz, kiedy rozbiłem małżeństwo. Pozdrowienia, mamo i tato. Nice. To co? Ach, cudowny jest ten koleś. Bo także polecam Casually Explained. Polecamy. A tymczasem... Newsy. Kakaowym okiem. To jest 21. Festiwal Kina Pornograficznego. Jeśli ktoś jest zainteresowany, mieszka koło Świdnicy, to... Świdnicy 1 września, zamiast iść do szkoły, możecie pójść na Festiwal Kina Pornograficznego. Mają bardzo ciekawy plakat, który odradzam osobom unikającym, nie wiem, not safe for work rzeczy. Ale jest taka impreza. Mam dodaną do zainteresowanych, może się wybiorę. Zobaczymy. To wiesz, to jest trochę w moim... Jak wygląda festiwal kina pornograficznego? W już sensie, ci mówię. Jest okej? Okay? Czy to jest impreza typu rock out with your cock out? Czy to jest, wiesz... Czy ludzie siedzą i to jest dobra pornografia? Wydaje mi się, że to drugie teoretycznie, bo to 40 godzin seansów tematycznych, panele dyskusyjne, spotkania z aktorami, warsztaty filmowe i castingi. Także nie wiem, najwyraźniej będziesz mógł wziąć udział w castingu, może tak możesz zacząć po karierę. Ale ja nie wiem, czy ja chcę wziąć udział w castingu kakaowym okiem, co jeżeli będzie to... W sensie, nie, chyba nie jestem targetem tego. No miejmy nadzieję, że byłby bardziej pociskiem niż targetem, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Oni mają tutaj mocne polityczne. Na razie jestem pociskiem, mogę z tego pocisnąć. Słuchaj, mają trochę polityczny skręt, bo w opisie jest napisane: nasz festiwal różni się zdecydowanie od innych festiwali odbywających się w mieście, gdyż tworzą go ludzie z pasją, nastawieni, by tworzyć coś dla innych, a nie łoić pieniądze z budżetu miasta. Ja wiem, no dobrze, jest za darmo, także tyle. Taka krótka informacja, żeby nikt, wiesz, nie przegapił. Pierwszy... A już za tydzień Dni Fantastyki. Jej! Zrodzeni z krwi, z bimbani krwią. Może mnie zatrudnią i będę mógł... Jak w końcu mnie zatrudnią, to może... A nie, to jest dopiero we wrześniu, tak? Dopiero we wrześniu, no. Szkurwa. Nie będzie cię. Czyli nie, słabo, bo gdyby to zrobili 1 września w ogóle, to możesz iść na początek z szkoły i od razu rzucić szkołę następnego samego dnia. Tak, jeśli się dostaniesz na testy. Ale powiedz dzień dobry, następnego dnia do widzenia. A także strzyjcie mojego penisa. A propos tego. Kindergarten Porn jest naszym następnym newsem. O tym, że nauczycielka w przedszkolanka została wyrzucona z pracy po tym, jak nie chciała rzucić swojej drugiej pracy, bycia gwiazdą porno. No też nie dziwię się, wiesz, bo robisz coś dla pasji. Mówią ci, że musisz zrezygnować z zainteresowań dla twojej pracy. Niektórzy nie rezygnują z zainteresowań nawet dla swojego, wiesz, ukochanego, ukochanej. To jest duże wymaganie. Nie wiem, kto pisał ten news, bo strasznie jest to strasznie pisane. Los Angeles kindergarten teacher have side job as porn star... Side job as porn star to get much money. To jest chyba strona, która jest na bieżąco translatowana z chińskiego albo coś. Tak, tak. Can be read in English and 100 other languages. Okej. Okay. Kurwa. No spoko, ale to wiesz. Bardzo, bardzo wyjątkowa strona, co tam jeszcze piszą. Jako moją pierwszą scenę zrobiłam scenę chłopiec z dziewczyną i zapłacono mi $2,500. Nigdy nie miałam tyle pieniędzy w swoim życiu. Co powinno ci coś powiedzieć o płacy nauczycieli w Ameryce? Gdyby była stripteaserką, mogłaby powiedzieć: nigdy nie miałam tyle pieniędzy w swojej życiu. Ale to musi być dla niej pasja, ponieważ szkoła zaproponowała jej podwyżkę i mieszkanie, jeśli przestanie pracować w porno. Ale już się zdecydowała. No ale co to za... Wiesz, to był church fund, to był sponsorowany przez kościół, przez szkołę, więc jakby rozumiem ich podejście, natomiast nie wiem, co to było za mieszkanie w schronisku dla, wiesz... No może w klasztorze, tam gdzie jej miejsce. Ja nie wiem, dlaczego jest to, wiesz, kościelna szkoła, a w zakonnicy nie uczą. No nie wiem, pani może ma to talent. Może to była zakonnica.
Polubiłam porno, nie rozumiem, dlaczego nie powinnam uprawiać porno. Fajne. No nie wiem, no wydaje mi się, że to jest akurat jedna z takich prac, gdzie musisz się zdecydować na jedno albo na drugie. Emil podrzucił nam newsa. W 3146 odcinku serialu Klan fanów polskiego porno czekała nie lada niespodzianka. W rolę kuriera, który przywiózł płytki, wcielił się znany z filmów dla dorosłych aktor o enigmatycznym pseudonimie Toxic Fucker. O kurde, w rolę kuriera, który przewozi płytki. Uwielbiałem tę postać w Klanie. Pamiętam go z dzieciństwa. Ja nie wiedziałem, że mamy takich aktorów w Polsce, którzy są znani. Nie wiedziałem w ogóle, że mamy w Polsce, że mamy polskie porno. No, ja nie wiedziałem, że jest rozwinięte na tyle, żeby mężczyzna mógł być gwiazdą w tym. Chyba. Jestem... Ja sądzę, że łatwiej jest chyba facetowi być tutaj gwiazdą, bo to jest trochę takie jak rosyjski ten, że tutaj faceci się nie wstydzą tak bardzo. Ale czy nie oglądasz porno dla kolesia, chyba że koleś dobiera fantastyczne aktorki? Jest. No ale nie właśnie o to chodzi, nie oglądasz porno dla kolesia, więc wolisz, żeby był jeden koleś i zmieniały się laski, niż mieć jedną laskę. Może? No może masz rację, to jest dobre podejście. To jest ta znana aktorka porno. I która aktorka porno? Ta, jedna aktorka porno, która jest na całą Polskę. No ale fajnie, cieszę się, że się rozwija. A propos Dema dzisiaj. Pan Toxic Fucker, co zaskakujące, jest jednak absolwentem szkoły filmowej i marzą mu się większe i ambitniejsze role na dużym ekranie. Nice. No wiesz, wielu osobom się marzą. Cieszę się, że ruszył to do przodu. W sensie Dem, tymi reklamami z aktorami, co ostatnio były. Samsunga. Yep. O rady, to jest nawet ujęcie z jakiegoś z jego filmów, ale wycięli tylko twarze. Strasznie, ale zastanawiam się, on się nazywa Toxic Fucker, co to oznacza? Czy to znaczy, że on jest toksyczny i rucha? Czy to znaczy, że on rucha tylko to, co jest toksyczne? Jest za dużo, możliwości, Konrad. Słuchaj, wszedłem na jego stronę na Facebooku, ma takie zdjęcie na tle takiej strasznie starożytnej tapety z repliką Klimta obrazu na ścianie i jest taki dziwacznie uśmiechnięty. Jest napisane, dzięki za 2000 lajków, razem dobijmy do 5000. Mam więcej lajków niż ten koleś. Jestem sławniejszy w komiksach niż ten koleś jest w porno, a jest najsławniejszym aktorem w Polsce. Czy on wie, jak dużo jest porno? Czy porno to jest... Widzisz, zmieniająca gdyby się tylko poszedł... Widzisz, Bozia? To jest koleś, gdyby tylko poszedł na ASP. Ja pierdolę. Wydaje mi się, że koleś nie robi tego dobrze. W sensie, no rany. 2000 lajków, super. Znaczy w sumie na Facebooku. Kto chce lajkować aktora porno na Facebooku? A z drugiej strony, wiesz, mama do ciebie mówi, dlaczego lajkujesz aktora porno na Facebooku, a ty mówisz, a skąd wiesz, że to jest aktor porno? To brzmi jak coś takiego, wiesz, tylko dla pozdro dla kumatych. Tak, chyba mamy impas. Okej, okay, dawaj stary. Dobra, gdzie jestem? Zgubiłem... Zrodzeni z krwi. Zrodzeni z krwi, zbimbani krwią. To jest pojebane, to jest, w temacie jestem dlatego, że ja w Bloodborne gram ciągle bardzo dużo. Pojawił się nowy narkotyk na rynku, powiedzmy. Gry komputerowe? Aresztowano mężczyznę, który miał nieoznaczoną fiolkę z płynem. Wyjaśnił, że to jest krew, ludzka krew i fentanyl, który jest chyba tym, jak to się nazywa, horse tranquilizer. Środkiem przeciwbólowym chyba dla koni, bo jest 50 do 100 razy mocniejszy niż morfina. I to ma nazywa się Blood. Ale kiedy wysłano to do zbadania do laboratorium, okazało się, że w środku znaleźli jeszcze etanol, kodeinę, efedrynę, THC i 11 mg metamfetaminy. To jest opioid. Kto co? Fentanyl? To jest opioid. Także oni powiedzieli, że tutaj do tego była dodana jeszcze cała działka metamfetaminy. Generalnie podejrzewają, że to jest coś w rodzaju zaspokojenia jakiegoś takiego, wiesz, dodatkowej fantazji, żeby sobie wstrzyknąć krew, bo generalnie wstrzykiwanie sobie krwi to jest jedna z głupszych rzeczy, które możesz zrobić. Może chodzi o to, że ten fentanyl jest, najlepiej się w ten sposób podaje, wiesz? Bo to też jest coś takiego, że on musi się gdzieś tam być rozpuszczony, bo wiesz, nie możesz podać każdą tabletkę czy tak dalej, musi być gdzieś rozpuszczona, nie? Mhm. Czy to krem, czy to w czymś tam, to są miligramy, które są w czymś rozpuszczone, nie? Mhm.
tak. No a jest to jeden z takich bardziej niebezpiecznych narkotyków. A może też, a może dlatego wstrzykuje się krwi, jest w krwi właśnie, żeby ten, żeby się lepiej rozprowadzać od razu, nie? Żeby był bardziej cool też. Nie, bo od razu wstrzykujesz zamiast, wiesz, no, na przykład problem z narkotykami czy z innymi rzeczami jest taki, że no niszczysz sobie, wiesz, jedząc to niszczysz sobie, wiesz, wątrobę. No, nerki, nie wiem. Ale jeśli wstrzykniesz sobie krew, która jest niekompatybilna z twoim typem, to no to masz konflikt serologiczny. Tak, i zaczną się robić skrzepy, dziwne rzeczy w twojej, wiesz, w żyłach. Niezbyt dobrze. Także może to jest krew zero, a może koleś ma serologiczny to jest jak jest dziecko, z dzieckiem, nie? Tak. Ale to samo, to jest krew z RH... Nie, to jest coś innego, sorry. To jest kiedy krew jest RH minus, a ojciec z RH plus, a my mówimy o grupach krwi. Okay, wydaje mi się, dobra, że jak wstrzykujesz sobie taką mieszankę, to, to rodzaj krwi jest akurat rzeczą, którą się martwisz najmniej. A może jesteś w stanie już przyjąć wszystko. O rany, fajnie. Emil pisze, że Toxic Fucker, nasz najsłynniejszy aktor porno, grał też na Wspólnej. A na Wspólnej jest ze Wrocławia, nie? Zbychu z Korei pisze, że Toxic Fucker to kolega z liceum moich sąsiadów. W Nowej Soli. Co, tak? Mhm. Znaczy wiesz, na ile możesz na ile możesz ufać kolesiom z internetów, nie? No wiesz, wszystkie nasze informacje są z internetu. Dobra, frajer siedzi za frajer. Na 3 miesiące trafił do aresztu koleś, u którego w samochodzie znaleziono biały proszek. Chociaż tłumaczył się, że pracuje na budowie i że jest to, są to resztki gipsu, to wsadzono go do aresztu na czas potwierdzenia tego w laboratorium i trwało to 3 miesiące. To dużo. W sensie tak. Zastanawiam się. Musiał komuś zejść ze skórę trochę, nie? Nie, inaczej. To brzmi coś tak... Był wcześniej warunkowo zwolniony za posiadanie kokainy i marihuany. Pierwszy raz słyszę, żeby kogoś zwolniono z więzienia za posiadanie kokainy, ale spoko. Żartuję. Był na warunkowym. Za kokainę i marihuanę. No tak, ale nie sprzedawał, nie? Tylko za posiadanie. Najlepiej, że policjant, który był sprawdzał ten samochód, tak wziął na palec i spróbował tego proszku i powiedział, że to była kokaina. Myślałem, że tego się kurwa nie robi. Przecież to jest tak głupie. Pamiętasz scenę u Pratchetta? Tak. Gdzie Detritus postanawia sprawdzić, czy jest to supermocny narkotyk? I stwierdza, że owszem, po czym przewraca się na twarz. O Jezu. Przepraszam was za przejeżdżające tramwaje, ale jak pewnie wiecie, jest dzisiaj super gorąco, poza tym, że spada deszcz. Okej. Okay. Dawaj, jedziemy dalej. Winiary, 1000 lat tradycji. 1000 lat tradycji, pod Kazimierzem Dolnym na Wykopaliskach. Na portalu Crazy Nauka, który... Najlepszy tytuł ever. No jest to jakiś portal. Największy blog popularno-naukowy w Polsce podobno. Słuchaj, znaleziono na wykopaliskach świetnie zachowany gliniany garnek z ponad 1000-letnią polewką, odkryty w grodzisku Żbijowiska. Wyobraź sobie być jednym ze studentów archeologii na tych wykopaliskach. Jesteś najebany w 3 dupy i nagle ktoś znajduje zamknięty garnek. Ale to musi być kurwa jazda i musi być to... muszą to być emocje. No bo z tego co słyszę, oni tam głównie jeżdżą pić. To była polewka z... Lebiody z orkiszem? Ze zbóż? Lebiody z orkiszem? Tak, nie. Komosy białej, czyli lebiody, rdestusz, czawiu, mięty polnej, soczewicy, jakieś takie bzdety. To mogą być... Swoją drogą, jak chujowa musi być twoja praca, że jarasz się kurwa starym garnkiem zupy? No 1000-letnim garnkiem zupy starym. No i to ciągle jest kurwa garnek stary. Gdyby to nie? Było wino, to byłoby warte miliony. Smak tej słowiańskiej polewki nigdy nie poznamy, ale możemy przypuszczać, że starano się, aby była smaczna. No tak, na tym polega gotowanie. To jest definicja gotowania. Staranie się, aby jedzenie było smaczne. Ja pierdolę. No dobrze. Gratuluję odkrywcom. Mam nadzieję, że wiesz, przyniesie im to sławę. Okej, okay, co tu jedziemy? Prada papier składa. Prada wypuściła na rynek 3 mak do banknotów. Taki paperclip. Jak to się nazywa? Cash paperclip. No, w kształcie spinacza. W wyglądzie spinacza i funkcjonalności spinacza. I kosztuje $185. Możesz to jest trochę obejrzeć. Smutne, bo jest, to znaczy... Kasę, którą miałbyś trzymać w tym paperclipie, tak, to po prostu jest w tym paperclipie. Możesz płacić tym paperclipem. To jest, jeśli masz akurat $186, to już ci się może przydać. Możesz sobie wsadzić rachunek i dolara.
Ten artykuł, na którym to znalazłem, przy okazji wyróżnia dwie inne rzeczy, które wyszły niedawno. Niebieską brezentową torbę od Balenciagi, wzorowaną na torbie z Ikei za 99 centów, ale sprzedawaną za $2145. Yep. I tutaj mam podejrzenie, stary, że to jest coś takiego, że jakiś projektant wymyślił, że zrobi coś takiego, zrobił jedną taką torbę i po prostu wystawił ją za tyle kasy, ponieważ tyle kosztuje jego robocza godzina. No przecież chyba na tym to polega, nie? Chyba tak. I słuchaj, ale i firma Nordstrom sprzedawała kamień za $85 za sztukę. Sprzedawali kamień w takim pokrowcu skórzanym. Ale co z tego, Konrad? No komu, kto komu zabroni? Nikt. Tylko... Stary, kto ci zabroni coś sprzedawać zajebiście mocno, jeżeli ludzie są tu kupować? Najlepsze, że wyprzedali ten kamień. Wyprzedali go, stary. To był kamień z okolic Los Angeles. Tak był opisany. Jezus Maria, dlaczego ludzie się wkurzają na to? Jeżeli ktoś chce sprzedawać coś takiego, to super. Ja się nie wkurzam, ja jestem super szczęśliwy, stary. Na tym polega idea, jeżeli znajdziesz idiotów, którzy chcą płacić za kurwa kamień, za autografy czy za coś takiego, no to droga wolna, na tym to polega chyba. No, stary, ludzie kupują moje komiksy na papierze, które są za darmo w internecie. What the fuck? Wyprzedaliśmy nakład pierwszego tomu. 1000 egzemplarzy. No wiem, ale twoje komiksy są zajebiste. Poza tym niektórzy są, wiesz, niektórzy mają ten fetysz, że lubią mieć rzeczy na papierze, nie? No może niektórzy lubią dotykać kamienia. Ja na przykład oddałbym wszystko, żebym już nigdy nie musiał dotykać papierowych rzeczy. No. I może jest ktoś w Ameryce, kto potrzebuje dotknąć przed snem kamienia w skórzanej opakowaniu, ale nie chce sobie podnieść z ziemi, ponieważ ma bolące plecy. Ale te bolące plecy ma od tego, że zarobił mnóstwo pieniędzy, schylając się po rzeczy, więc teraz może kupić taki kamień. Tak działa świat. Życzę sobie, żebyśmy się rozbili. O kurwa. Starsza pani w Chinach, wsiadając do samolotu, potraktowała silnik samolotu jak studzienkę i rzuciła do środka trochę drobnych, żeby na szczęście. Okazało się, że nie można wrzucać rzeczy do silnika samolotu i technicy musieli rozłożyć go na kawałki i znaleźć te monety. Wrzuciła monety o łącznej wartości około 25 centów. Ale dlaczego? Bo była bardzo stara i myślała, że tak się robi na szczęście. Ona wsiadała do tego samochodu, ona tego nie zrobiła, żeby kogoś zabić. Ale siebie chyba. No, ona nie wiedziała, była starą panią. Nie wiem, czy jest jej wiek tutaj. Byłoby ale... super. 80 lat. To nie taka stara, to my zaraz będziemy mieli tyle. Ale jak? No wrzuciła do środka. W sensie, nie rozumiem, ale jaki jest proces myślowy tej pani? No to wygląda jak taka studzienka, do której wrzucasz, żeby przodkowie dali ci szczęście. Nie? Ona wierzy w buddyzm. Ale kto jej dał możliwość tego? No te silniki stoją, to nie jest tak, że one są zasłonięte czymś, jak wsiadasz do samolotu. No ale one są daleko, nie? Nie, jak wsiadasz do takiego samolotu, jak się leci, wiesz, po Europie, to nie masz tak daleko, możesz tam dorzucić albo podejść nawet. Jeśli mówimy tutaj o sytuacji, gdzie nie masz takiego rękawa do samolotu, tylko wchodzisz po prostu po drabince, znaczy po schodkach. Okej, nie jestem w stanie dalej. Naprawdę? To nie jest najgłupsza rzecz dzisiaj. Jest to kurewsko głupie, bo to nie jakby każda inna rzecz ma jakąś intencję, ale ta babka, co ona sobie wyobrażała, w sensie... No ja nie wiem, nigdy nie wrzuciłeś groszówki do baku nowego auta? Na szczęście? Co? Po co miałbym, co? Wkręcam cię. Ale jesteś w stanie uwierzyć, że ktoś tak myśli. Ty jesteś zbyt maszynowy, ty nie rozumiesz. Okej, dobra. Poradnik młodego kryminalisty. A propos głupich rzeczy. Tak. Jeżeli jesteś złodziejem technologii i kradniesz na przykład z Doliny Krzemowej jakieś rzeczy zajebiście, kradniesz na przykład transport nowej technologii, zajebiście drogiej, jaka jest najgorsza rzecz, którą mógłbyś ukraść? Najgorsza rzecz z nowych technologii, jaką mógłbym ukraść? Prawdopodobnie coś bardzo dużego, żebym nie mógł tego podnieść, albo... A załóżmy, że kradniesz całą ciężarówkę tego. Kradnę całą ciężarówkę leków na erekcję, nie wiem. Okej, jest to... Ukradli całą ciężarówkę urządzeń do śledzenia GPS. O, no to faktycznie jest jedna z głupszych rzeczy.
Ale mają teraz bardzo dużo tych urządzeń i teoretycznie jakby podłożyli pod każdy radiowóz w mieście, to wiedzieliby, kiedy po nich jadą. Także wiesz, są też plusy. Był to jakiś plan. A to są w ogóle jakieś takie hardkorowe urządzenia. No, jakieś takie super mega. Wow, takie wielkie, dobra. No, przykro mi, nie było to mądre, ale wiesz. Szybkie ten. Musiałem dodać jednego newsa, bo przypomniał mi o nim Debielał i ja zapomniałem go dorzucić. Czy już pamiętasz, o co chodzi z piszczeniem? Nie, wiem, o co chodzi z bukake. Aktorka porno w Japonii utonęła w trakcie nagrywania sceny bukake. To już było. Nie było. Nie to już było o tym. 5 lat temu. Z kiedy jest ten news? Nie pamiętam, bo go nie znalazłem. Czytałem go dzisiaj wielokrotnie. W tym tygodniu. O, jest. Bla, bla, bla. Japoński przemysł porno pogrążony w żałobie. Aktorka utonęła podczas bukake. Czy mogę wejść na... Okej, tutaj ktoś zalinkował Snopes. 7 days ago. Zalinkowano Snopes, że to jest nieprawdziwe. Także może nie jest prawdziwe. Ale to nieistotne, stary. Kobieta utonęła, łykając spermę. Ja nie wiem. Ale to nie jest tak, że ją łykasz. Jak nie? Dostajesz no ją ile na twarz. Wszędzie! No przecież na tym to polega. Aha, no w sumie tak. No ale też masz pełno w ustach tego, bo dostajesz w usta i musisz to tak jakby wypluć na siebie, nie? Nie! Nie znalazłem nic o bukake na Snopes. Wydaje mi się, że to jest prawda. Ja znalazłem tutaj najostatniego pierwszego newsa. Dobra, jest nam przykro, no. Znaczy, no gratulujemy też, bo jest to pewne, wiesz, pewien szczyt jest to tej wyczyn. W sensie, bo... Jestem ciekaw, czy ci kolesie czuli się głupio potem. Tak, w ogóle najlepsze, że producent zaczął na nią drzeć ryja, że ten, za to, co, wiesz, że przestaje grać, że wychodzi z roli. Okazało się, że krztusiła się na... I utonęła, zanim zdążyli coś zrobić. Wyobrażasz sobie tych 20 kolesi patrzących na tą kobietę leżącą na ziemi i tak w ciszy. Jeden mówi, powinniśmy zrobić usta, a drugi nie. O Jezu. O rady. Gdyby kózka nie skakała, to bym nie zastrzeliła swojego chłopaka. To jest tytuł, który wymyślił Skrobot dla mnie, ponieważ nie byłem w stanie. 19-latka zastrzeliła swojego 22-letniego chłopaka w Minnesocie w trakcie kręcenia pranka na YouTube. W zamyśle kula miała się zatrzymać na książce, ale się nie zatrzymała. I może dlaczego to się stało? Podpowie ci fakt, że policja znalazła w trawie złotego Desert Eagle'a. Ale to jest nawet mądre, bo ona miała plan. Kula miała zatrzymać się w książce. Tak, to był jego pomysł w ogóle ponoć. No, kula uderzyła w książce, to fakt. Ale zatrzymała się w klatce piersiowej tego chłopca. Widzisz, w końcu, gdzie się zatrzymała? Ale użyli Desert Eagle. To jest pistolet, który przerzuca słonie przez ulicę. Wiesz, co jest mocniejsze niż wiedza? Co? Klatka piersiowa. Ej, to jest pistolet, który jeśli kula zatrzymałaby się na książce, to ta książka złamałaby mu żebra. To nie jest dobry pomysł na wybór broni. Nie wiem. W każdym razie byli znani na YouTubie, także może lajki, wiesz, zrewanżują jej chłopaka. No chyba to usunęli. Nie, ale oni mają, wiesz, mają kanał tak jakby poza tym. Oni mieli dużo różnych filmów. To był tylko kolejny film, który miał być bardzo niebezpieczny. I był. Bardziej niż myśleli. Okej, ostatni news. Rysowane rowerami. To się dzieje teraz, jeśli macie ochotę wziąć udział. Kilku Polaków robi wycieczkę po Polsce rowerami, żeby zrobić największą ilustrację GPS-em w historii. I to będzie super. Gigantyczny kutas na pół Polski. Yep. Także jadą chyba z Łodzi? Tutaj jest mapka. Podobała mi się. Jadą z Łodzi do Warszawy, ale przez tak jakby Gdańsk. Robią jedno jajo, kutasa i drugie jajo. Zobacz sobie. I mam nadzieję, że im się uda. 2 lipca mają zakończyć, także trzymajcie kciuki albo inne rzeczy. I powodzenia. O, półkrótka piłka. Zagrajmy ten. To. Okej. Okay. Jeszcze kącik robotyczny na zielonej Ukrainie. A, przepraszam, zapomniałem o kąciku robotycznym. Dobrze, to jest też rzecz krótka.
Okej, okay, był atak wirusa Petya. To był ransomware, który szyfrował komputery. Ale to jest ten sam, co był ostatnio, czy to jest nowy? Jakiś to nowy. Znaczy? W sensie, bo to nie jest ten atak, co był ostatnio, co był, który był taki głośny. No? Nie, to jest inny. WannaCry był miesiąc temu. Tak. To był bardzo głośny atak, który był chyba na całą ten. To było w Ukrainie, gdzie wykorzystali jakiś patch do oprogramowania, które działa na ukraińskich serwerach. Odpalał się check disk, szyfrował wszystko. Wiesz, restartował się na blue screenie Windows, potem odpalał się check disk, który tak naprawdę szyfrował dane, a potem dostawałeś info, że jeżeli chcesz odszyfrować swoje dane, to wyślij kasę. Ale srogo. Problem jest taki, że zablokowali bardzo szybko ten adres e-mailowy, na który trzeba było, wiesz, wysłać kasę, mhm. W sensie potwierdzenie przelewu, więc ludzie stracili dostęp do wszystkich swoich danych. O nie! I... no i mniej więcej pokazali, jak należy z tym walczyć i jak należy wiedzieć. Generalnie nie odpalać egzeków z netu, a to było jak należy się zabezpieczyć, żeby utworzyć jakiś tam plik, który tworzy ten pomocnik, który tworzy też ten wirus. Tak, nie otwieranie nieznajomych egzeków z netu to jest generalnie tak jakby, wiesz, podstawa, tak duża podstawa. Dla mnie to jest tylko pretekst, bo ja chciałem powiedzieć o innym newsie, który by z 2013 roku akurat, o koleściu, którego jego komputer był zainfekowany wirusem, poszedł na policję i został zaaresztowany za dziecięcą pornografią. O. A przynajmniej próbował odzyskać ważne pliki. Muszę odzyskać te pliki, one są bardzo ważne. Czekają mnie straszliwe kłopoty, jeśli to wyjdzie na jaw. Wow, super. Wyobraź sobie, że masz dziecięcą pornografię. Policja wpada do ciebie do domu i wtedy szybko szyfrujesz komputer. Wyobraź sobie, że... Gorzej, wyobraź sobie, że jest jeszcze gorsza wersja tego wirusa, która ściąga ci dziecięcą pornografię. O kurwa, to byłoby straszne. Ja, ale to musiałoby zaatakować jedną osobę, bo jakby było więcej takich osób, to wyszłoby na jaw. Ale to jest przerażające. Nie podsuwaj ludziom takich pomysłów. Ludzie są głupi, może nie wymyślili tego jeszcze. Dobra. Teraz na królują memy, których coś się dzieje i wrzucają ten screen ze Skyrima, kiedy podnosisz umiejętność na wyższy poziom. O, nowy ten, że właśnie wskoczył ci speech na poziom 100 na przykład. I newsy, które tu na przykład były, dziewczyna namówiła przez SMS-a swojego chłopaka, żeby zabił siebie. Speech na 100. Na 100. Speech na 100. I widziałem tylko ten z Matrixa, gdzie jest pełno agentów Smithów i jest napisane Smith na 100. Czarny człowiek zaprzyjaźnia się z grupą 200 Ku Klux Klanów, tu członków Ku Klux Klanu, przekonuje ich, żeby opuścili tę grupę, zaprzyjaźniając się z nimi. Spisz na 100? One są wszystkie ze spiczem? Nie. O, jest. Snik na 100. Facet, który wkradywał się do ludzi domów, że tylko po to, żeby połaskotać ich po odbycie. Sneak na 100 i pickpocket na 100. O, zajebiście. I coś jeszcze było? Texas Butthole Chicken Bandit. Podoba mi się słowo finally captured. Facet został złapany i oskarżony o to, że przez 4 lata codziennie spuszczał się do kawy swojego szefa. O, nice. Water magic. Słuchaj, bo ja ciągle nie mogę przeboleć tego kolesia, który ludzi łaskotał w odbyty. Ten koleś łaskotał ludzi w odbyty przez 3 tygodnie. I ta strona pisze after a reign of terror lasting a little over 3 weeks. Ja pierdzielę. Niesamowite. Nareszcie mogę z powrotem spać na brzuchu. Okej, szybkie informacje ze świata. Chłopiec z Szczana Steki dostaje areszt za zniszczenie mienia. Oraz w kłótni o internetowe porno mężczyzna z Wisconsin zagroził żonie, że odstrzeli sobie penisa, mówiąc, skoro go nie używam, to mogę go odstrzelić.
Co chciałbym, ta końcówka jest, to jest trochę taka smutna. Zasiewa taki, wiesz, troszeczkę smutku w tej historii. Mają nieszczęśliwe małżeństwo, nie uprawiają seksu. Przykro mi. A także poszedł do łazienki i strzelił 4 razy, ale nie odstrzelił sobie penisa. Może miał za małego. Może miał, może tak, może nie był dobrym strzelcem. Czas na... Piłka w trybuny! Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Czytaj Debielała. Jest twój ukochany. Debielał mówi, dzisiejszy spontaniczny wyjazd Mateusza nasunął mi pewne pytanie. Jak ty się, chłopie, utrzymujesz? W sensie, na czym polega twoja praca? Niby mam ogólny zarys, że naukowiec, że roboty, że grant. Na czym to konkretnie polega? Praca solo, czy w zespole? Zlecenia na konkretne zadania, czy sam je sobie wymyślasz? PS, tylko mów po polsku. Chcesz odpowiadać na to pytanie w sumie? Ja się utrzymuję stojąc na rękach. Wtedy potrafię utrzymać bardzo dobrze równowagę i nie wywracam się. To jest słusznie powiedziane. Tak, w sensie... A jak ty się w ogóle utrzymujesz? Właśnie. Może... O co chodzi? O co chodzi w ogóle? Piszesz tutaj cały czas na podcastach w ogóle. Skąd ty masz czas na to? Nie jesteś w pracy teraz przypadkiem? Nie, czekaj, no. To mamy później. Anonimowy pisze... Ja ostatnio widziałem we Wrocławiu Karła z zespołem Downa. Takie kombo, że wsiadłem z nim do pociągu. W sumie to przez to spóźniłem się i uwaliłem kolokwium, ale hashtag worth it. Jak? Widziałem ostatnio... Ja się nie dziwię, to może to był ten sam koleś, co ja go widziałem, stary. Nie, to nie miał Downa. No mówię ci, możesz zobaczyć tak hashtag ciekawego... uwaliłem kolosa. Możesz zobaczyć tak ciekawego, ciekawą, niską osobę, że jesteś zaegzaczerowany, musisz pójść za nim. Chcę zrobić zdjęcie. O Jezus. Chciałbym, żeby niskie osoby zrozumiały, że jest to ich zaleta jako ciekawostka. To brzmi wszystko strasznie. Jak można polubić? Jak można zaprzyjaźnić się z kimś takim? Jak ja. Kiedy jesteś Karłem? Czytaj Mleczka, bo ja dostaję świra już tutaj. Ja jakbym był Karłem, to bym sobie kupił czapkę z pomponikiem i wolałbym, jakby na mnie wołano per krasnoludek, niż kurwa Karzeł. Ze swoim pejoratywnym wydźwiękiem. Nie wiem, ja bym wolał Karzeł niż krasnoludek. No, Karzeł jest trochę krasnolud. Bym powiedział, jestem Karzeł i cię ukażę. Waliłbym go w jaja, bo bym miał pięści na wysokości jego jaj. Mógłbyś tak mówić też do swoich dzieci. Zostałeś ukarzeł. Ukarzełany. Zostałeś ukarłany. Bo się skulił. Mleczek potem pisze znowu. Skrobol to pierwszy turetżysta, czyli tatuażysta z zespołem Tureta. Wszystko spoko, tylko wyobraź sobie, że idziesz na jego popisową dziarkę, czyli ptaszek na dupie, i słyszysz za sobą, jebać. Ja muszę nagrać wszystkie skrobolowe teksty. Tak, bardzo dobrze. After show. And I'm what some after people show. Call mentally retarded. Okej. Okay. Wkleiłeś coś tutaj. Tak. Stary, jest zapowiedziany na dokładnie za miesiąc, 30 July. To jest lipiec. Lipiec. 30 lipca. Nowy trzeci sezon Ricka i Mortiego. O kurwa. I obcego trailer. Łabarabarabda! Nie mogę się doczekać, aż go zobaczę. Ja jestem ciekaw i, że tak powiem, może być wszystko tutaj. Tak, oni się wypowiadali, dlaczego jest opóźniony. I mówili, że no, że mieli presję po prostu trochę, bo nie chcieli zrobić czegoś, co będzie słabsze. No, bo to jest zajebiście łatwe. No. Ale to też z drugiej strony, ja teraz czytam taką książkę, z którą mogę bardzo mocno polecić. W ogóle zajebista książka. Daj. Seth Godin. I to jest, on ma bardzo dużo książek takich króciutkich. Czy koleś się nazywa smutny Bożek? Seth Godin? Seth jak Seth. Seth Godin, no, smutny Bożek. Seth jak wąż. Seth. Seth Godin. Okay. Jak koleś, który se pleni i chce powiedzieć, wiesz, Seth. Seth. I Seth Godin. No dobra, i co on pisze? Chcę powiedzieć, takie... że Bóg jest w środku. Lynchpin to są takie krótkie rzeczy, generalnie motywujące, ale też takie trochę jak Tim Ferriss. Koleś, Lynchpin opowiada o tym, że w każdej firmie jest taka, że w każdym jakby działaniu twoim albo jesteś osobą, która
Jak to powiedzieć? Na przykład, o, jeśli chodzi o Lynchpin. Lynchpin to jest taka osoba, której nie da się zastąpić, w wielkim skrócie. Jeśli chodzi o dzisiejszy podcast, taką osobą jest ta pani z Bytomia, stary. No. To jest taka osoba, która jakby odeszła, to ja bym nie poszedł do tego sklepu więcej. No, 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 coś takiego. Więc on opowiada o tym właśnie, jakie są jakby... podejścia do tego, nie? Czyli jakie musisz mieć mentalność. I a propos Ricka i Mortiego, jedną z takich rzeczy, które mówi, to, że nie wszystko, co dostarczasz, jest... On mówi, not all you ship is art, but all art ships. Czyli nie wszystko, co dostarczasz, jest sztuką, ale każda sztuka musi zostać dostarczona. Aha. Więc to jest to, co musisz zrobić pierwsze. Musisz skupić się na tym, żeby dostarczać, żeby wrzucić pieprzony komiks raz na jakiś czas, żeby zrobić podcast co tydzień. I bardzo często ludzie wchodzą w taką pułapkę, że mówią, a co jeśli zrobię i nie będzie to sztuka? To okej, to ten akurat podcast, który wydasz na przykład, nie będzie sztuką. Ten będzie najbardziej chujowym podcastem, jaki nagraliście ever. Ale będzie ciągle wydany. Tak. Wydaje mi się, że ludzi podejście takie, że boją się, że coś zrobią, co nie będzie sztuką, to wywodzi się stąd, że uczysz się sztuki na podstawie artystów, którzy są sprzed wielu, 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 wielu lat albo setek lat i znasz tylko ich najlepsze rzeczy. Nie widzisz tych wszystkich główien, które zrobili. On dokładnie to powiedział. Powiedział na przykład, Picasso namalował ze 100 obrazów. Ile jego obrazów znasz? No pewnie ze 3. No, on dokładnie coś takiego mówi, nie? No, a ile obrazów znasz? 3. No, na tym polega idea, że na tym polega ta cała idea tego podejścia, że musisz dostarczać i dlatego też jestem daleki od wkurzania się, że coś jest słabe, nie? Po prostu jestem, wiesz, no, jestem przyzwyczajony do tego, że czasami coś jest dobre, czasami coś jest słabe, póki wychodzi, jest okej. Nigdy nie jestem wkurzony na to, że coś się kończy, albo że ktoś spróbował coś nowego. No, pewnie, że tak. To jest właściwa droga i znam też dużo artystów, którzy mieli zawsze problem, żeby coś wrzucić, żeby coś pokazać i ten problem się utrzymuje latami. I koniec końców stwierdzają, że robili głupio, że to nie był dobry pomysł. Tak, jest to bardzo, jest to trudne we wszystkim. To we wszystkim, co się przerabia, bo każdy z nas jest w jakiś sposób artystą. Czy to jest, wiesz, czy to jest rysowanie, czy to jest programowanie, czy to jest, kurczę, nie wiem, kopanie piłki nożnej, czy tak, o co chodzi. Tak, no jeśli wszystko, mówimy o co sztuce, robisz, nie jak o czymś, co się wsadza do galerii, tylko jak o czymś, co właśnie no robisz, po prostu, nie? Tak, nie? No właśnie tak samo, dlatego jestem właśnie... gotów powiedzieć, że tak jak obsługuje babka z Bytomia, to też jest rodzaj sztuki. To jest rodzaj sztuki. Bo wyszedłem zachwycony tym, jak ona się zachowuje. Tak, więc... bo ona dała, wiesz, napisała service przez duże S. Stary, ona obsłużyła ciebie w ten sposób, że teraz gadamy o tym, nie wiem, rok później, czy dwa lata później w ogóle ciągle. No. To jest coś niesamowitego. Jeżeli świat byłby... Chcę, żeby świat był pełny takich ludzi. Polecam tą książkę w ogóle. Ja słucham sobie audiobooka teraz. I to jest wszystko jestem... o tym, jak być istotnym dla projektu. Nie, w ogóle. Jak być w ogóle istotnym, niezastąpionym. Że jakby w dobie rewolucji industrialnej w Ameryce to jest bardzo ważne, w Polsce nie aż tak bardzo, ale w Ameryce jakby był taki okres w latach 70., kiedy ludzie pracowali w fabrykach i byli nauczeni, że przychodź do fabryki, a my cię wynagrodzimy. Pracuj z nami codziennie, przychodź na te 8 godzin pracę według instrukcji, tak jak cię nauczą. Mhm. I zostaniesz za to wynagrodzony, ale w pewnym momencie ta ekonomia się skończyła. Zaczęli, wiesz, no komputery zaczęły zastępować ludzi, zaczęły produkować taniej rzeczy i już przestały być potrzebne automaty. No. Więc ludzie zaczęli się gubić wtedy. I on na tej podstawie wychodzi. To jest, no mówię, trzeba jakby bardzo mocno osadzona w amerykańskiej kulturze, bo on ciągle wspomina o ekonomii. Ja na przykład nigdy nie słyszałem, żeby w Polsce ktoś mówił, no w tej ekonomii... To coś tam, więc ale prawda jest taka, że też to, że to jest po prostu ważne, nie? Żeby nie być automatem, a być jakby osobą, która niezastąpioną, żeby i nie tylko nie, w czymkolwiek robisz, zawsze możesz znaleźć coś takiego, nie? On na przykład podaje przykład bardzo fajna rzecz, na przykład podaje przykład kolesia, który pracował w sklepie.
I był chyba był kelnerem czy coś takiego w jakimś takim sklepie. Nie, przepraszam, w jakiejś takiej restauracji nadmorskiej czy coś takiego. To była tymczasowa robota. I mógł powiedzieć, okej, to jest chujowa robota za chujowe pieniądze, które po prostu będę robił. Którą będę robił po prostu, żeby się utrzymać i wyjdę i zapomnę zaraz. Ale spotkał faceta właśnie, który idealnie się w tym zachowywał. I idealnie się odnajdywał, trzymał ludziom stoliki, bardzo fajnie z nimi witał i mówi, że on jakby analizując to, mówi w ten sposób: musisz zachowywać się, każda taka rzecz jest dla ciebie wyzwaniem i sposobem, żeby sprawdzić się, żeby nauczyć się więcej, pokazać się lepiej i nauczyć siebie takiej mentalności, bo jeżeli będziesz czekał na idealną pracę, to ona do ciebie nigdy nie przyjdzie. Nie da się, nie ma czegoś takiego. Więc bardzo polecam tą książkę, w wielkim skrócie. Ale nawiązując, to było do tego twojego powiedzenia, że czekali właśnie, bo mieli bardzo długie, bardzo duże wymagania były wobec nich. Więc to jest też warte, żeby nie zapędzić się w taki kozi róg, nie? Może fajne jest to, żeby... Ale wiesz, na przykład on też mówi Saturday Night Live. No. Że Saturday Night Live cokolwiek robi, co niedzielę wychodzi. No tak, tylko że to jest na trochę... Na tym polega idea, jest trochę na żywo. To jest to coś innego, jeżeli robisz serial animowany, którego produkcja jest droga i możesz nie dostać kolejnego sezonu i chcesz zrobić jednak, wiesz, na poziomie, nie? Tak, dlatego, wiesz, no fajne jest to, że sobie dali trochę więcej czasu i jak to rozegrali, było bardzo, wiesz, no rozegrali całą tą rzecz razem z dowcipem Prima Aprilisowym. Bardzo fajnie. Super. Bardzo dobre to było. Dobra. Co jeszcze, gdzie jesteśmy? Dead Cells. Czy mówiliśmy o Sync Thing na początku? Sync Thing, ja mówiłem w Before, ale nie powiedziałem teraz. Ostatnio Wojciech dzwonił do mnie, pytając się, czy mam jakąś... Wojciech, mój znajomy z latawek, dzwonił do mnie, pytając się, czy mam jego jakąś tam kamerę. I stwierdziliśmy z Andrzejem, innym facetem z latawek, że Wojciech swoje jest informatykiem, więc swoje nie tylko dane, ale także swoje przedmioty trzyma w chmurze znajomych. Nie głupie. Wszystko jego jest gdziekolwiek indziej. I on zawsze dzwoni, mówi, hej, masz moje to? No mam. Okej, dobra, to potrzebuję, wyślij mi kuriera. To mi się spodoba. Ej, to nie jest głupie, ja mam dużo takich dużych przedmiotów. Kurde. Dużo w chmurze. Na przykład mam coś twojego też, jakąś książkę i tak dalej, więc to jest ciekawe. Książki się super trzyma w chmurze. Dobrze, no, dobrze się to robi, bo też ludzie chcą je oddać najczęściej i wiedzą, że jest twoja ta książka. Bo się przeprowadzają. Ja właśnie tak, chyba sztalugę będę trzymał w chmurze u Kuby i już chyba mój monocykl jest w chmurze u mojego brata właśnie. Super to jest. A jeśli chodzi o dane w chmurze, ja chciałem powiedzieć w Aftershow, jeśli kiedyś potrzebujecie przesłać duże katalogi pomiędzy sobą. Ja na przykład potrzebowałem przegrać od Wojtka filmy 50 giga, ściągnąć ze Szczecina i myśleliśmy, czy nie wysyłać dysk. Nie mogłem sobie go przesłać łatwo różnymi rzeczami. Rozkminiałem, czy nie wrzucać na torrenty, ale znalazłem idealne rozwiązanie i jest to Sync Thing. Jest to open source, darmowe oprogramowanie, które pozwala ci połączyć dwa komputery i udostępniać pomiędzy nimi katalogi, które się jeszcze synchronizują. Ekstra. Wow. Bez instalowania. No, wow. Mi to zaimponowało, bo ja od razu pomyślałem o przesyłaniu danych z komputera na komputer wewnątrz jednego domu, żeby nie szukać pendrive'a w kieszeniach. To da się zrobić i to pewnie przesyła polanie. Tak, bo Windows... Ja się poddałem właśnie z przesyłaniem rzeczy w sieci Windowsowej. To jest wszystko zbyt skomplikowane dla mnie. Nie, no ja mam skonfigurowane to u siebie. Mam dwa zwykle mam tak, że mam folder shared, który jest dostępny dla wszystkich. Wiesz co, no ja też mam... Po prostu Kasia może wrzucić na niego, a ja mogę wrzucić na siebie. Ja też mam skonfigurowane często, tylko potem nagle się okazuje, że miałem skonfigurowane, a nagle nie miałem. Aha, widzisz, ja nie mam tak. Ja nie rozumiem. Wiesz, ja zadbałem o to. Jesteś dobry. Ale ten Sync Thing mi się podoba. Powiem ci, że motywy, żeby na przykład ściągnąć filmy czy zdjęcia z jakiegoś wyjazdu, wrzuciłem to, zadziałało idealnie, podczas kiedy płatne rozwiązania typu TeamViewer właśnie, z którego Wojtek korzysta do Remote Accessu, zawiodły. Więc... No to... Wow. Polecamy. Chodzi o to, że straciłem chyba z 2 godziny, nie? Na skonfigurowanie tego, a potem wziąłem jedną rzecz, która zadziałała od razu. Tracenie czasu to jest właśnie to, co kojarzy mi się z przegrywaniem plików z komputera na komputer. Także ja sobie zapisuję ten program. Yep. I jeśli chodzi o apki, to ja mam do polecenia grę. Yep.
Ja chciałem też o niej pogadać. Musieliście o niej słyszeć. Nazywa się Dead Cells i to jest gra, która jest znana z tego powodu, że jest w Early Accessie, ale jest bardzo dobra. Jest krótka, ale jest dobra. No, bardzo. Czy jest krótka? Znaczy to jest roguelite, czyli roguelike, w którym możesz odblokowywać rzeczy na stałe, tak zwane, nie? A, no. No to jest najprostsze wytłumaczenie. Ale jest, ale to nie jest roguelike. Wchodzi ci o gameplay, czy... No, gameplayowo to jest. Zaczynasz grę, aż do i grasz, jest. Aż umrzesz. I zaczynasz grę od początku z odblokowanymi rzeczami. Tak, ale nie jest... Tak, ale nie jest generowany proceduralnie wystarczająco mocno. Aha, to ale, no ale levele są, zmieniają się, za każdym razem wygląda inaczej. Nie, levele wyglądają tak inaczej, ale założenie jest to same. Na przykład większość leveli jest taka, że jest po prostu, jak chcesz iść głównym ścieżką, to idziesz główną ścieżką, że tak powiem, od lewa do prawa, a jeżeli chcesz zejść na bok, to schodzisz na bok. Tak, to prawda. I to widać ewidentnie, gdzie są przejścia, więc nie kupiło mnie to, zwłaszcza, że w Everspace'a ostatnio grałem, który był też właśnie zawsze też roguelike'iem, ale trochę inaczej zrobiony. Wiesz i to co? Mi się podobało. Mocno mam nadzieję, że trafiasz do... No. Na przykład Everspace miał coś takiego, że teleportujesz się do innego systemu gwiezdnego, wpadasz tam i mówisz... do nowego noda, nie? I mówisz, o kurwa, nie mogę stąd wylecieć, zewsząd nawalają mnie bandyci, a ja mam zablokowany warp speed, przez, bo muszę odnaleźć jammer gdzieś. Tak. I jestem w środku burzy w ogóle, z jakiejś, wiesz, zbiór wyładowań burzy magnetycznej w kosmosie. I to jest dla mnie idea roguelike'a, że trafiasz w takie miejsce i musisz sobie poradzić. I za każdym razem jest inaczej. I mówisz na przykład, okej, więc jeżeli wezmę tych piratów i zaprowadzę ich do na przykład, skłócę ich zimną fakcją, to potem mogę wylecieć gdziekolwiek indziej. Nie? Ale dość o Everspace. Nie zostawiam. Nic. Jeśli chodzi o Dead Cells, bardzo fajnie zrobione, walka jest super, jest to super zręcznościówka. Ja grałem troszkę i bardzo się wciągnąłem w dynamikę walki. To jest bardzo taka walka, zrobione. Która jest bardzo podobna dla mnie do Bloodborne'a, bo nie dość, że masz system regain, czyli kiedy dostaniesz obrażenia, możesz przez kilka sekund odzyskać ten health, atakując przeciwnika. To jest super, nie wiedziałem w ogóle o tym przez długi czas. To jeszcze podobnie jak Dark Souls, masz bardzo fajnie, jeszcze nie do końca poprawnie, ale całkiem fajnie zbalansowane bronie. Każda broń działa troszeczkę inaczej, ma trochę inny zasięg, trochę inny damage i można... Ale ciągle jest to early access, więc bronie są OP, na przykład typu te takie, które atakują, te wieżyczka, która atakuje sama przeciwników. Tak. To jest coś, co wrzucasz po prostu i odbiegasz, nie? Tak, ale z drugiej strony masz ograniczony ekwipunek, możesz mieć tylko kilka różnych umiejętności, także są takie, dwie na które polujesz. Jakby dwa czary i dwie bronie, nie? Tak, i losowo dostajesz te rzeczy, znajdujesz te rzeczy jak w Binding of Isaac na przykład. Po drodze po prostu. I... Także możesz chcieć zdobyć konkretne przedmioty w trakcie rozgrywki, ale możesz równie dobrze nie natrafić na nie wcale, także to nie jest nie tak, wiem, że... ja przyszedłem do końca, doszedłem do tego ostatniego bossa, ale nie udało mi się go pokonać, bo już nie chciało mi się, wiesz, bo on jest dosyć tam trudny i dojście do niego zajmuje bardzo dużo czasu, więc tak, ja... podejrzewam, że problem tak. jest taki, że jeden z rzeczy tej gry mi wkurza, że dopóki grasz asekuracyjnie, to możesz przejść tą grę bez problemu. Możesz na przykład... No tak, ale możesz grać asekuracyjnie i przejść tą grę bez problemu, ale musisz iść biec szybko, jeśli chcesz mieć bonusowe komnaty. No dobra, przykład, ale no nie? I tak, te, no ja nie wiem, ja miałem taki problem, że tylko raz otworzyłem bonusową komnatę, bo po prostu nie opłacało mi się, wiesz, szukać tego. Tak. No nie chcę teraz na to najeżdżać, po prostu gra ma bardzo super walkę, ale wkurzyło mnie to na przykład, że nie mam tego motywu z roguelike'ów, że muszę iść gdzieś szybko, nie? Mhm. Ale to nie jest zasada roguelike'a. Roguelike polega tylko na tym, że zaczynasz zawsze od zera, co nie? Tak, no, znaczy, no różne są różne, jakby to jest żeny cały. Nie, tak. Zresztą to jest roguelite też, ten taki light, a nie roguelike, taki całkowity, więc... Wiesz co, podobało mi się to, problem był taki, że przy jakichś wyższych poziomach, tych ostatnich, jakby przeciwnicy zadawali tak dużo obrażeń i potrafili cię tak mocno stunlockować, że nieważne, że miałem odblokowane mnóstwo życia, to umierałem po paru tam ciosach, i stwierdzałem, że bez sensu lepiej mi jest grać asekuracyjnie, wrzucić wieżyczkę i rzucać z góry granatami tak. i uciec, nie? I tak, w ten tak. sposób przeszedłem do tego ostatniego bossa i stwierdziłem, aha, więc w sumie mogę grać w ten sposób i nie opłaca mi się, wiesz, zręcznościowo grać, nie? No ja rozumiem, chociaż... Na przykład w Dark Soulsach tak nie było. W Dark Soulsach musiałeś się nauczyć systemu, który był trudny.
a tutaj znalazłem trochę takie obejście i mnie to tak trochę zniechęciło. No, ale nie mówię, że gra jest zła. To jest kwestia tego, że to jest kwestia tego trochę, że wiesz, to jest gra 2D, w której nie masz tak dużo miejsca jak w Dark Soulsach, żeby taktycznie rozłożyć sobie przeciwników, wiesz, masz na przykład 5-6 przeciwników, nie możesz taktycznie odwrócić ich uwagi w jednym miejscu i rozłożyć część z nich. Tylko musisz, czasami masz kilku przeciwników na małej platformie, musisz się tam jakoś dostać albo rozwalić ich z granatów, bo nie ma innego wyjścia, nie? Po prostu dostaniesz stunlocka, jak tam pójdziesz, także tak się zdarza. No właśnie, tak, tak, ale mam swoje takie coś, że właśnie w pewnym momencie stwierdziłem, że są o wiele lepsze bronie od wszystkich innych i tylko je będę brał. Przez nie chciało mi się eksplorować. Nie było tak, że stwierdziłem, że jakaś konfiguracja jest, że wiesz, gram, i okej, to teraz będę grał w takiej konfiguracji. Tak na przykład miał FTL, że znajdowałeś jakąś broń i mówiłeś, okej, teraz ta broń jest bardzo dobra, buduję wszystko pod tą broń. Tak. A tutaj tak nie miałem. Nie, ale ja zauważyłem, że... Ale są fajne systemy kombowania. No wiem właśnie, mówię, że ja grałem na razie dosyć krótko, więc może dlatego jeszcze nie mam negatywnych reakcji, ale mam wrażenie, że jest spokojnie kilka zestawów, które możesz ze sobą połączyć, także to nie jest tak, że musisz czekać na konkretną broń. Jeśli znajdziesz innego rodzaju broń, która jednak ma bonusowy atak dla przeciwników, którzy są zamrożeni, to wtedy próbujesz znaleźć coś, co zamraża i możesz, które, wiesz, będą rozkładały wszystko. Także jest więcej niż jeden fajny build do zrobienia w tej grze. Już pomijam to, że możesz znaleźć bronie na różnych poziomach, także znajdziesz na przykład słabszą broń, ale na wysokim poziomie i wiesz, i będziesz... Nie, one są tylko, o, te bronie są zależne od miejsca, gdzie jesteś w grze. Więc zawsze na początku będziesz znajdował na pierwszym poziomie broń, a za dwa poziomy dalej będziesz znajdował na trzecim. Kumam. No to fajnie, nie wiem. Zobacz, muszę w tą grę jeszcze pograć. Grałem w parę godzin. Na razie troszeczkę zaczyna męczyć mnie, że przechodzę cały czas ten sam pierwszy level, ale też wiem, że odkrywa się po kolei różnego rodzaju skróty. Już mam ten, wiesz, wspinanie się po linach. I dochodzę do pierwszego bossa tak naprawdę w tym momencie. Aha. Do tego mostu. Aha. Także prawie go pokonałem, tam jestem teraz. No mówię, ja miałem okazję właśnie zagrać chwilkę i ten. I jakby na początku byłem zajarany, a potem bardzo szybko właśnie stwierdziłem, że w sumie to się tak wyczerpało to mi nagle. Ale przyznaj, że to jest taka gra, która jak ją skończą i jak wyjdzie jako pełna, to zagrasz nią jeszcze raz, żeby zobaczyć, co tak naprawdę poprawili, nie? Bo ja widziałem parę let's playów w internecie na YouTubie, stąd się dowiedziałem o tej grze i wydaje mi się, że system losowania pomieszczeń i układów pomieszczeń działał lepiej kiedyś. W sensie kiedyś wyglądały fajniej te plany, te pomieszczenia. Lepsze układy były. Więcej niż teraz, mam wrażenie, jest. Także wydaje mi się, że ciągle tym żonglują i jeszcze nad tym pracują. No, ale tak czy siak grę polecam. Kończmy powoli. Co się dzieje jeszcze? Co nam jeszcze zostało? Axcop. Co my tu mamy? Aha, Dead Cells. Wszedłeś do ustawień? Tak. Mówisz o diecie. Tak, że znajdujesz co jakiś czas leczące jedzenie, więc możesz pisać dietę, co znajdujesz. Czy znajdujesz kebaby na przykład, ale możesz sobie ustawić wegańską dietę i znajdujesz rośliny. To jest super. To jest dosyć super, fajne. Super takie oczko puszczone. Okej. Okay. Póki jesteśmy na grach, to chciałem polecić wyjebaną grę i uważam, że to jest najlepsza gra 2017 roku. Już polecałeś ją ostatnio. Tak. Bo ja ogłaszałem, że chciałem pożyczyć od kogoś i nikt się nie zgłosił. Tak. To chciałem powiedzieć o Nier Automacie, którą skończyłem i byłem zachwycony. Nice. To jest dosyć krótka gra, ale to jest w ogóle specyficzna gra, bo ona trzeba ją przejść 3 razy. 3 razy, żeby dostać wszystkie zakończenia? Wszystkie ważne zakończenia? Tak, bo to jest gra Yoko Taro, który tak się nazywa twórca i to można powiedzieć, że to jest taki skromny Hideo Kojima. Okej. Więc ja jestem zachwycony w ogóle. Teraz tak, jeśli chodzi o, wiesz, co można zrobić. No Yoko Taro to jest taki koleś, który projektuje parę, jakby zwykle robi taki ciemny świat, w którym cokolwiek zrobisz, wszystko jest złe.
Nier Automata opowiada, to jest jakby fabularnie opowiada o świecie, gdzie ludzkość jakby gdzieś zaginęła, wyemigrowała do chyba na Księżyc, a na Ziemi, bo najechali kosmici, a na Ziemi walczą teraz ze sobą, to jest już parę lat później, to jest historia, bo gier, które chyba były z 20 lat temu, ale każda ta historia to jest przesunięta, to jest taki lore a la Dark Souls, nie? Mhm. Że nie musisz wiedzieć, co się dzieje, ale działy się dziwne rzeczy wcześniej. Shit happened, dokładnie, nie? I teraz jesteś w sytuacji, gdzie ludzkość jest na Księżycu, a ty jesteś androidami, którzy walczą z robotami na Ziemi. Jasne. I jakby cała historia opiera się na dwójce androidów. Na początku poznajesz historię z ich perspektywy, z perspektywy jednej bohaterki, potem ta sama historia, ale opowiedziana z innej perspektywy, więc jest to trochę powtórka, ale nie do końca, bo oni często się rozdzielają i mają swoje fabuły. To jest takie, wiesz, i póki grasz, to i mówisz, o fajne, całkiem spoko, wiesz, lajci, kończy się miła historia i mówisz, okej, okay. Potem grasz drugą i mówisz, że, i mówisz, o właściwie już widziałem tą historię, wszystko jest okej, okay, ale parę rzeczy nie gra. I potem wchodzi trzecia historia, faktycznie burzy wszystko to, co znasz do tej pory. I mówi ci, o kurczę. I wyrzuca cię, w ogóle wyrzuca ciebie ze wszystkiego, co jest, wiesz, co jest spokojne i wrzuca ciebie w wir innych wydarzeń. I jest niesamowite. Jeśli chodzi o fabularnie i gameplayowo, na razie to jest dla mnie najlepsza gra 2017. To jest bez spoilerów, co powiedziałem. Spoko, jestem spoko. Zachwycony tą grą, jeśli chodzi o wybory. Ja bardzo bym chciał. I o projekt gry. O to, że Yoko Taro w ogóle wychodzi z założenia, że gra musi opowiadać jakąś historię, że gra jest tylko medium. I to w ogóle widać tak bardzo od razu. Od momentu, kiedy, wiesz, odpalasz grę, to on traktuje gry jako zupełnie inne medium przekazu i ta historia w ogóle nie sprawdziłaby się gdzie indziej. Na przykład nie da się ją zekranizować. Mhm. Ja potrzebuję, żebyśmy skończyli o tym mówić, bo ja bardzo chcę w tą grę zagrać i chciałbym ją zaliczyć w przeciągu najbliższych tygodni i byśmy sobie mogli ją omówić na takim spoilercaście trochę. Bardzo chętnie, stary. No gra wrzuca na ciebie... Najlepsze jest to, że gra we mnie wzbudziła strasznie dużo emocji i dawno nie miałem tak, że tak mną rzucała, a na samym końcu, kiedy podejmujesz jakieś tam decyzje, i podejmujesz trudną decyzję, a gra jeszcze cię pyta, a wiesz, ja mówię, już wiesz, rozważam to i jest, wiesz, moment, że tak powiem, A czy B, nie? Bez spoilerów. Wiesz, i lewo czy prawo, nie? I ty myślisz, kurwa mać, co mam wybrać? I w końcu mówisz, dobra, ten wybór jest najlepszy, a gra mi w tym, i wiesz, robię, wiesz, enter, a gra mi w tym momencie, are you sure? A ja mówię, ja pierdolę, kurwa mać. Nie byłem na to gotowy. I didn't ask for this. Tak, wolałbym, żebyś mnie pytał, nie? Nice. Dobra, Axcop, czy ty widziałeś coś z Axcopa? Tak. Bo ktoś nam to polecał i ja słyszałem o tym dużo, ale nigdy nie widziałem. Jezus Maria, co to jest, stary? Co to jest? To jest tak jakbyś dał dzieci... Komiks napisany przez 6-latka i narysowany przez dorosłą osobę, nie? Tak, coś takiego. Ja akurat, ja mówię nie o komiksie, ja mówię o serialu. Mhm. Aha, bo jest. Serial jest generalnie. Tak, serial jest napisany jak przez 6-latka czy 7-latka. Koleś w pewnym momencie leci na dinozaurach. Na dinozaurze leci w kosmos walczyć z Adolfem Hitlerem, który ma armię zombich. Walczy z armią, który dowodzi armią zombich. Ale plot twist. Naukowiec zmienia te zombie w dobrych zombie, którzy stają po stronie bohaterów i walczą z ludźmi z gówna. O! To jest jeden odcinek trwa 10 minut i jeżeli chcesz się zresetować, to jest idealne. To jest najlepsze podsumowanie, stary. 9-latek to napisał, dorosły zanimował. Jest niesamowity. Zajebiste. Nie, obczaję go sobie na pewno, może dzisiaj w nocy. W ogóle te skoki w rozumowaniu są tak niesamowite. Dla dziecka miało sens. Jest, stary, te skoki są tak niesamowite. To jest taki random power. To jest chyba coś, co... To jest ostatnio chyba najlepsze, przy czym się bawiłem, jeśli chodzi o właśnie taki random power. No to polecasz. Ja chyba sobie to czaję. Bo to, wiesz, to się przewija w moim życiu od bardzo, bardzo dawna. Kiedy jeszcze czytałem Doktora McNinja, to słyszałem o Axcopie. Tak, ale... co ty gadasz? To zobacz sobie serial. Zobaczmy. Bo serial jest super narysowany i jest świetnie podłożone są głosy. Te głosy dają radę.
A jeszcze propos trzymania danych w chmurze. Jeśli no. na przykład chcesz mieć kopię zapasowych swoich danych, to używaj chmury. Wtedy wszyscy będą mieli twoje dane. No pewnie tak, no ale moje, jeśli ktoś się zaszukuje... To jest moje przemyślenie na temat chmury. Ja wciąż wolę mieć swoje komiksy zbackupowane w chmurze, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Jestem spokojniejszy. I przechodzimy do jednej krótkiej rozkminy. Widziałem z dwa odcinki Samuraja Jacka. A, dobrze. Jeśli nie widziałeś wszystkiego, to możemy gadać, nie bo widziałem, ja muszę ten... Nie widziałem końcówki. Dobra. Ale widziałem jesteś dalej odcinek... pod wrażeniem? Tak, jestem mega zjarany w ogóle, ale... Jedna rzecz, to jest sytuacja, w której on się z tą, chyba to jest szósty czy siódmy odcinek, coś takiego, i on się poznaje z tą Ashi. Laską, która ciągle nie, Ashi, która nie jest przekonana ciągle, czy wiesz, czy, bo ona jest przekonana, że Samurai Jack jest złem wcielonym, a świat stworzył Aku. Tak. I nasz pan i władca Aku. Tak. I tak stwierdziłem, że gdyby tylko Aku nie atakował, wiesz, Jacku tak naprawdę jest całkiem szczerym kolesiem. On, bo gdyby on przestał atakować Samuraja Jacka i na przykład podszedł go trochę inaczej, to zabiłby go bez problemu. Ale Aku generalnie nigdy nie zrobi na przykład kogoś, kto przychodzi do ciebie i zga cię w plecy. Każde jego bohatery, każdy jego miniony, każde jego potwory skaczą na Jacka i on po prostu z nimi walczy. No, w sumie tak. Zastanawiam się, jaki będzie plot twist. Mam nadzieję, że to nie będzie Ashi zabija Jacka. No ja ci nic nie powiem, musisz zobaczyć, ale wydaje mi się, że jest całkiem ciekawie. I druga sprawa. Oglądałem odcinek też, jak on trafia do wnętrza potwora znowu. I stwierdzam, że Samurai Jack to jest epicki skurwysyn. No. Wszystko, co on robi, to jest... On ma unikanie... To jest przykład osoby, która ma unikanie na 100. On wskakuje, skacze nad tymi, on spada do morza kwasu, ale w ostatniej chwili łapie się jakiegoś lecącego, wiesz, robaka, cokolwiek. Jego klasa pancerza jest tak wysoka, że nawet kiedy on nie ma broni, to przeciwnicy robią sobie krzywdę, atakując go. To prawda. To ale jest wiesz, on idealna ma też... postać typu zabili go i uciekł. On już też zgrindował przez ostatnie 50 lat. No tak, ale jest to strasznie fajnie opisane, nie? Właściwie no. Podoba mi się to, że wcześniej było coś takiego, że ty mówiłeś, o mój Boże, coś się mu stanie, nie? O mój Boże, jest jakaś znowu historia, w której on walczy i nie wiadomo, czy mu się uda. Ale ten nowy sezon wkracza w coś takiego, że on praktycznie przyjmuje tą ideę, że chroni go jakby pancerz fabularny. Więc strasznie fajnie się to ogląda, bo jest robione z perspektywy właśnie osoby, która... mówi, okej, to jest epicki bohater, pogódźmy się z tym. Tak, ale też jednocześnie nigdy nie jesteś pewien, czy mu się coś uda, ponieważ to nie jest tak, że on wygrywa przez cały czas. On po prostu unika śmierci na przykład przez cały czas. Tak, dokładnie. A nie do końca wygrywa, nie? Także wciąż nie wiesz, co się stanie. Super jest. No? Super, no po prostu to są moje dwa takie przemyślenia. Po pierwsze, że Aku jest, jak na złego kolesia, jest strasznie szczery w tym, co robi. A druga sprawa, no, Jack jest epickim skurwysynem. Fajne jest to, że nie ma takiego, o mój Boże, zginiemy. Dobre przemyślenie. Tylko ciągle jest na zasadzie, on jak jest, wskakuje do brzucha wielkiego potwora i laska mówi, haha, zginąłeś, a on mówi, już byłem kiedyś w wielkim potworze. Znowu jestem u wielkiego potwora. Niesamowite to jest. Not again. Nicolas Cage prowadzi taksówkę i mówi not again. Dobra stary, kończmy na dzisiaj, ponieważ ja muszę zadzwonić do kogoś i z tego powodu będziemy kończyć. Poza tym skończyły nam się notki. I ktoś tam pisał jeszcze, daj linka do programu. Sync Think. Sync tak jak synchronizacja, think tak jak rzecz. Tak jest. Słuchaj, za tydzień w piątek Inside Baseball na żywo na Dniach Fantastyki. Ufam, że może ktoś przyjdzie, a jeśli nie, to mam nadzieję, że uda nam się zrobić też streaming do sieci. Ale nie ma takiej wpadajcie, zrobimy podcast. O, możemy zrobić cały podcastowy wypad na imprezę typu Alkohol i Ciuch Buda. Możemy, ale ja wciąż uważam, że... To będzie idealne na konwencie Fantastyki. Tak, ale nie możemy być pijani w trakcie realizacji podcastu. Ja nie mogę być. Szczegóły. No dobra, zobaczymy. To najwyraźniej zrobimy after, czy...
Odsyłam was na ibepodcast.blogspot.com, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o podcaście, na naszym Discordzie, którego adres znajdziecie tam na miejscu. Możecie zapytać o cokolwiek, znaleźć ogłoszenia i pogadać z nami, albo posłuchać nas na żywo, zazwyczaj, kiedy mamy normalną audycję. W przyszłym tygodniu nie mamy normalnej audycji, jesteśmy na żywo we Wrocławiu. Mamy nienormalną audycję. Na maks to nienormalna. Normalnie tak, na... bardzo nienormalna. Normalnie nienormalna. Normalnie... Normalnie nienormalne. Na naszej nienormalnej stronie, na YouTubie i na Facebooku jesteśmy jako Inside Baseball. Mateusz na Facebooku jako Latawki Wrocław, ja jako Konrad Koko Okoński, a na konradokoński.com są moje komiksy, na które zapraszam, ponieważ są fajne i wesołe. Czy będzie wideo i audio? Może będzie wideo i audio. Zobaczymy. Być może, na pewno nie, nie będzie. Na pewno nie, nie będzie wideo i audio. I to tyle. To byłoby na tyle. Z Wrocławia. Dziś mówili do was Konrad Okoński, gipsowy kilogram pierza. Oraz Mateusz Żarkowski, przedszkolak porno. Tak jest. Do zobaczenia i usłyszenia. Cześć. Tak, tak, do, po prostu. Yeah. Nie mieliśmy intro dzisiaj, nie? Mieliśmy, było intro, było zajebiste. Tak? Mieliśmy intro? Tak. Wow. To było, było. Jesteśmy prawdziwym profesjonalnym podcastem. Tak.